Okej, śmieszki. Rozgryzłem największy spisek w nowoczesnej historii. Żadne busze robiące 9-11 czy inne płaskie ziemie się nie mogą równać, o autystycznych szczepionkach nie wspominając. Odkryłem, jak Czechy dostaną dostęp do morza. Plan jest prosty, lecz w prostocie genialny. Do jego rozgryzienia jest jednak potrzebna znajomość historii nie tylko Czech, ale też Polski i Śląska. Ciekawi was, co Śląsk ma do dostępu do morza? Otóż jak każdy cywilizowany człowiek wie, stolicą Śląska jest oczywiście Wrocław. Jeśli nadal nie widzicie związku z dostępem do morza, to nie słyszeliście o obywatelskiej inicjatywie. Wrocław żąda dostępu do morza. Od zaraz. Jeśli choć raz w historii rząd polski wysłucha swoich obywateli i podstawowego zdrowego rozsądku, spełni to żądanie, zyskując jednocześnie śladowe ilości rikczu. To już wystarczy, żeby wskaźnik rikczu rządu wyjebało poza skalę, ponieważ idzie on tylko w dół. Jesteśmy już w połowie drogi. Pewnie myślicie sobie, co z tego, że Wrocław będzie miał dostęp do morza, skoro Wrocław leży w Polsce. I teraz przydaje się znajomość historii. Wystarczy przypomnieć sobie, że Polska jeszcze w średniowieczu stwierdziła, że Śląska wcale nie chce, oficjalnie wyrzekając się wszelkich pretensji do tej ziemi. Przez znaczną część swojej historii Śląsk pozostawał częścią Czech, nawet pod panowaniem Habsburgów. Sam fakt, że Polska nigdy nie chciała Śląska, potwierdza to, co zrobili z najbardziej znanym propolskim Ślązakiem, Wojciechem Korfantym, uwięzionym, wygnanym z kraju i ponownie uwięzionym, co w końcu doprowadziło do jego śmierci. Kara była surowa, ale taką decyzję podjęto, by przekazać jasno i wyraźnie. Każdego Ślązaka, który wiąże siebie i swoją ziemię z Polską, czeka marny koniec. Zatem plan Czechów jest wręcz śmiesznie prosty. Jak tylko Wrocław zdobędzie należny mu dostęp do morza, Czesi zgłaszają pretensje do Śląska na podstawie aktu krakowskiego. Dodatkowym argumentem jest uzyskanie w końcu możliwości zjednoczenia ziemi śląskiej. Dzięki temu liczba ludności Czech wzrasta niemal dwukrotnie, nie wspominając o nagłym wzroście potencjału przemysłowego i handlowego dzięki wspomnianemu dostępowi do morza. Wskutek tego przystąpić mogą do budowy wielkich Czech, jak pokazano na poniższym obrazku. To wszystko w dzisiejszym odcinku, następnym razem dojdzie do ich planu zdobycia Brandenburgii, czyli jak niedługo będzie nazywana Braniborsko. Zapis nagrania znalezionego w mieszkaniu mężczyzny zagryzionego na śmierć przez zmutowanego kreta.